41 285 zł. I drugi punkt, sprawy bieżące. Kto jest za takim porządkiem obrad? Dziękuję bardzo. Kto przeciw? Nie widzę, co się trzymam. Co roku każda wieś otrzymuje fundusz sołecki. Jest to, nie jest to znacząca jakaś tam kwota. Jest, w tym roku jest to kwota 41 285 zł, która przepada na wieś Mosty. W tamtym roku, też na wybraniu wiejskim, przegłosowaliśmy nasze środki sołeckie dla szkoły tutaj w Mostach, gdzie powstał, na dzień dzisiejszy, powstał plac zabaw. Też była bardzo podobna kwota, ponad 40 tysięcy złotych. Ten plac zabaw będziemy rozliczać, będzie rozliczony do końca roku. Tak, pani Kucia? Jeżeli chodzi o te fundusze sołeckie. Ja bym poprosiła, mieliśmy wczoraj spotkanie Rady Sołeckiej. Jako sołtys i Rada Sołecka mamy propozycję na zagospodarowanie tej kwoty, ale też będziemy słuchać mieszkańców, czy mieszkańcy zgadzają się z naszym dysponowaniem tych środków i może też Państwo macie jakąś inną propozycję, także zapraszam do dyskusji. Ja może przeczytam, żeby nie przedłużać, przeczytam, co uchwaliliśmy wczoraj na spotkaniu Rady Sołeckiej. Sołtys i Rada Sołecka Wsi Mosty chciałaby w tym roku bardzo przeznaczyć fundusz, który wynosi 41 285 zł. Na następujące środki, na zadania. 22 tysiące złotych, poprawa estetyki terenu przy skrzyżowaniu Mosty, ulica Gdyńska, wjazd na Meglinki, ulica Szkolna. Chcielibyśmy, ja może tutaj się do tego punktu odniosę, chcielibyśmy całkowicie zmienić wygląd, estetykę naszego skrzyżowania. Poprawić, jest tam w tej chwili taka zatoczka u pana Narlocha, chcemy ją całkowicie zrównać z ziemią. Nie mogą być tam takie nasadzenia krzaków, ponieważ jest tam tak, po prostu no nie ukrywam, że nasza młodzież zrobiła sobie tam pijalnię piwa i przesiadówki, także chcieliśmy z tego, po prostu nie chcielibyśmy, żeby myśmy byli przykładem, a nie, że tam są rzucane butelki i śmieci, także chcielibyśmy poprawić estetykę. Tak samo boki, chcieliśmy posadzić tam zieleń niską, z kamieniami wybrać, żeby nie było pielenia. Pani, która by się tym zajęła, zagospodarowaniem tego terenu, właśnie wyznaczyła taką kwotę. Z kamieniami, z nasadzeniami, z robocizną, z wywiezieniem, bo nie ukrywam, że tam trzeba ziemię wywieźć, ziemię nową nawieźć, żwir i to wszystko podbudować. Malowanie barierek by tam jeszcze było. Także żeby się wjeżdżało na nasze mosty i żeby było ładnie, bo chcę tylko powiedzieć, że z drugiej strony między ulicą Leśną a ulicą Gramową powstanie nowy chodnik przy ulicy Powiatowej i chcielibyśmy też połączyć to, żeby te nasze środek tych mostów, żeby był ładny. Także to jest 22 tysiące złotych, chcieliśmy poprawić na poprawienie tej estetyki. 10 tysięcy złotych chcieliśmy przeznaczyć na oświetlenie placu zabaw. Wiemy, że te lampy są nieczynne i chcielibyśmy, żeby były to lampy zmierzchowe, które by były włączone do godziny 22, żeby mimo wszystko, czy są tam dzieci, czy nie ma dzieci, chcielibyśmy, żeby ten plac był oświetlony, żeby nam się znowu nie przeniosła tam nasza młodzież pić alkohol. No, to jest taki nasz tutaj taki wewnętrzny problem.
I jeszcze została kwota 9285 zł. Chcielibyśmy jeszcze, są tam, został nam tam taki jeden na placu zabaw element, który się wiecznie nam psuje z drewna. I chcieliśmy wymianę tego elementu zabawy na jakiś taki porządny sprzęt, który no, który jest trwalszy. Trwalszy w tej chwili. I to chcieliśmy przeznaczyć 9280 zł, to jest ta reszta kwoty. Ja bym chciała teraz, to są akurat, ten wniosek to jest mój i Rady Sołeckiej i Radnych. Teraz bym chciała, może Państwo by mieli, mogli jakąś tam dyskusję podjąć właśnie na, jeżeli chodzi o te fundusze sołeckie, może mają jakieś inne zdanie, może by co innego przegłosować, czy się nie podoba, czy się Pana zanim zaczęli może tutaj o estetyce rozmawiać, to może byśmy zaczęli od bezpieczeństwa. Skrzyżowanie jest naprawdę dla dzieci jest nie do przebycia. Ale tak? ja bardzo przepraszam, tak? To my będziemy mogli rozmawiać w sprawach bieżących, bo to tak byśmy przegłosowali i to są. Czyli no, już jest przegłosowane i już jest wybrana. Nie. Myśmy przegłosowali porządek obrad, a to jest, my teraz składamy wnioski. A, no ja mówię o pierwszym wniosku właśnie, który jest pierwszy, czyli estetyka tego skrzyżowania, tak? Tak. To jest bez sensu wydać na kwiatki, jeżeli to jest przejście nie do przejścia dla dzieci. A tam praktycznie wszystkie dzieciaki z tej szkoły wracają. Lepiej te pieniądze. Te pieniądze można przeznaczyć zamiast na kwiatki, można przeznaczyć na przejście dla pieszych sygnalizacji. Blokujący ruch. Ja tylko chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną, dostaliśmy już dwa razy odmowne. Ponieważ jest. A od kogo? Z powiatu, z zarządu dróg. Ponieważ. Panie Wójcie, Pan przypomni, że to. Gdzie jest to pismo? No akurat tutaj nie mam tego pisma. No bo. Nie rozumiem podstawy, dlaczego nie miałoby być tam przejścia blokującego. Tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś chce przejść. Ale to możemy, słuchajcie, to możemy w ten sposób, możemy do dróg powiatowych, słuchajcie, złożyć wniosek. Zróbmy tu dzisiaj taki wniosek do dróg powiatowych. To jest zadanie powiatu i możemy, słuchajcie, jeszcze raz ponownie ten wniosek. Dlaczego my mamy ze swojego funduszu sołeckiego wydawać to, co powinien nam zrobić na przykład powiat. A jakie było uzasadnienie umowy? Górka. Wprowadzając sygnalizację świetlną możemy doprowadzić do tego, że nie będzie płynnego ruchu. Tak. Poza tym koszt tego, bo ja rozumiem, że tutaj trzeba by wprowadzić co najmniej raz, dwa, trzy przejścia dla pieszych. Nie, panie Wójcie, taka inwestycja, zesterowanie skrzyżowania musi mieć w granicach powyżej 300 tysięcy inwestycja, tak? Zesterowanie z inteligentnym, zblokowaniem z góry, to są pieniądze na pewno nie na budżet sołecki. Ale dwa przejścia, znaczy dwa sygnalizatory, jeden od strony Rewy, drugi od strony Pierwoszyna, tylko i wyłącznie na żądanie, żeby zblokować dla przejścia do pieszych, żeby te 15 sekund ludzie mogli przejść bezpiecznie, jest to koszt więcej 30 tysięcy. Tak? Powiem, poprawię troszeczkę, bo przy szkole w Pogórzu, tutaj nie mam wiedzy, ale przy szkole w Pogórzu wprowadzenie tylko dwóch sygnalizatorów miało kosztować około 20 tysięcy. Czyli tu, gdybyśmy chcieli zrobić tu dwa przejścia, no to by było 40. Ale wystarczyłyby dwa, bo nie zdąży się od jednego przejścia do drugiego samochodu dostawić. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że myślę, że żadne koszty chyba nie są w stanie pokryć bezpieczeństwa dzieci, tym bardziej, że przypadki były takie, że jednak te dzieciaki zostały potrącone. I ja się pytam, co jest ważniejsze, czy koszt sygnalizacji, czy koszt rekonwalescencji dziecka, nie daj Boże śmierci. Nie, słuchajcie, ja mam taką propozycję, słuszny w takim razie.
razie jakby przegłosujemy sobie później w sprawach bieżących wniosek do powiatu o sygnalizację świetną na tym skrzyżowaniu. Bo uważam, że to jest zadanie powiatu i możemy, słuchajcie, powiatu. Dobra, ale jeżeli powiat tak uzasadnił to Burgonu, to jaki będzie powód ponownego uzasadnienia, że jest burg? Słuchajcie, ja pamiętam, słuchajcie, ten wniosek padł 2 albo 3 lata temu, może się tam zmieniło coś, może się zmieniły przepisy jakieś, no nie wiem, możemy jeszcze raz spróbować. A inaczej, jaka jest możliwość zrobienia tej sygnalizacji stołeckiej? Tak, my nie mamy i tak zgoda powiatu. No właśnie. Ale pierwoszyna zamontowała tablicę sobie, która mierzy prędkość, tak? Czyli będą teraz sobie motocykliści spokojnie mogli rozwijać 200, tak? Żeby zobaczyć na tablicy, czy do 200, czy do 250. Była zgoda powiatu wymagana, żeby zamontować na drodze powiatowej tablicę, która mierzy prędkość? Możliwe, że tak. To w czym problem, żeby wystąpić tu o zgodę, żeby mieć to przejście dla pieszych bezpiecznie? To możemy wystąpić. Dzisiaj nasze zebranie miejskie może wystąpić z wnioskiem o sygnalizację świetną. Musielibyśmy ustalić, czy chcemy to zrobić ze środków stołeckich, czy chcemy to zrobić ze środków powiatowych. Jeżeli chcemy to zrobić ze środków stołeckich, to znaczy, że trzeba dzisiaj po prostu podjąć decyzję, czy będziemy składać wniosek do powiatu o to, że będziemy to finansować na własny koszt, nie mamy tylko zgody na to. Czy będziemy to wnioskować o zgodę powiatu, żeby oni to sfinansowali, wtedy możemy przejść do wydania tych pieniędzy stołeckich. Ja myślę, słuchajcie, że jeżeli chodzi o tę sygnalizację świetną, to uważam, że my się powinni złożyć wniosek do powiatu i może gmina, bo mamy taką zasadę między powiatem, jest zasada, a gminą, że możemy partycypować w środkach. 50% gmina, 50% powiat. I jeżeli jest, słuchajcie, taki wniosek, to naprawdę ja uważam, że myśmy to powinni złożyć wniosku do powiatu. Ja uważam, że odbijamy się od ściany. Tak, jeżeli raz tam odmówili, to... Słuchajcie, była odmowa, słuchajcie Państwo, była odmowa 2 czy 3 lata temu, spróbujmy drugi raz. No. Mamy jakieś tam przełożenie, też w powiecie, jestem członkiem zarządu akurat, to ja się deklaruję, że ja tę sprawę poprowadzę do końca. No nie możemy, słuchajcie, dzisiaj mówić, że wszystko na nie, że się nic nie uda. Nie, chodzi o to, że jeżeli oni uzasadnili to tą burgą, która jest, burga nie zniknęła. Ona dalej jest. To uzasadnienie będzie... Spróbujemy, ja mam spróbuję. Pan tutaj nie tutaj biorąc pod uwagę wniosek Rady Sołeckiej, jak i słuszny wniosek pana Michała, chciałbym złożyć taki wniosek formalny o przegłosowanie, o przeznaczenie kwoty, tak jak pan wójt powiedział, to jest rzędu 20 tysięcy i myślę, że na początek jedno przejście na Gdyńskiej to najważniejsze, dwie sprawy by załatwiało. Bezpieczne przejście, jak i możliwość włączenia się ze szkolnej w tą ulicę Gdyńską. Bo to też jest problem. Byłyby światła, więc można by było wyjechać. I propozycja moja jest taka, wniosek taki, że przeznaczenie tej kwoty 20 tysięcy na razie na tą jedną sygnalizację, pod warunkiem, że jeżeli będzie na piśmie odmowa, że to jest niemożliwe do zrealizowania tej kwoty, to wówczas, jeżeli to będzie na piśmie z powiatu, Rada Sołecka miałaby prawo przeznaczyć te pieniądze na to, jak jest ten wniosek Rady Sołeckiej. Spróbować, przynajmniej spróbować. Będzie odmowa, to byłyby te przeznaczone pieniądze. I tu tylko kwestia ustalenia, ile na to byśmy mogli przeznaczyć. Jest jeszcze jeden scenariusz możliwy do zrealizowania i być może on jest, bo teraz tak, jeżeli się przeznaczymy 10 tysięcy, bo ja rozumiem, że to było w formie dotacji do powiatu, dalej partycypacja 50 na 50, 10 to jest 20,
to po prostu blokujemy w jakiś sposób działania Urzędu Gminy, dlatego że następny wniosek i tak i tak musi być przegłosowany przez Zebranie Wiejskie. I może być też taki inny scenariusz, który tutaj można by zrealizować. Czyli jeżeli w budżecie gminy Kosakowo 15 listopada okaże się, że mamy na przykład, rzucą dzisiaj 200 tysięcy na drogi powiatowe, to ja w tym momencie wspólnie z panią Sołtys będziemy działali, że potraktujemy, po przegłosowaniu oczywiście tu przez zebranie, potraktujemy, że dla mostu priorytetem w tej chwili w zakresie dróg powiatowych jest zrobienie sygnalizacji na ulicy Gdyńskiej. Jeżeli ten priorytet nie dał nam się, przynajmniej mamy wtedy półtora, nawet 2,5 miesiąca, licząc koniec stycznia, bo i tak budżet jakby w formie wykonawczej, zadaniowej rusza, że tak powiem, 30 stycznia, urzędnicy się nim zajmą, będą rozpisywać dokumentację, przetargi, to jeżeli 30 stycznia się okaże, że jest taka szansa, powiat nie ma pieniędzy, albo zabraknie, no to co pani sobie powiedziała, aż szkoda wydawać, bo taka prawda, szkoda wydawać te pieniądze sołeckie na ten fundusz i może dzisiaj przegłosujmy te 20 tysięcy, jak tak wygrają oczywiście, to będzie taka pola, i zobaczmy, co będzie się działo do końca września, bo to wyjdzie na to samo. Właśnie. Ja powiem szczerze, że szkoda mi głosować na kwiat. Zgadzamy się, ale niech też u nas by też było ładnie, bo nasze to skrzyżowanie jest nieciekawe i warto by było podnieść jakieś walory. Przecież do nas też przyjeżdżają ludzie, my byśmy też chcieli, słuchajcie, żeby też było ładnie, wyglądało. Kiedy by ta pani od roślinności zaczęła pracę, kiedy była na wiosnę. Więc czy na przykład nie możemy tej kwoty 20-kilku tysięcy w cudzysłowie przyblokować na decyzję powiatu i rady gminy i w tym momencie, jeżeli coś dostaniemy, czy to właśnie z gminy, czy to z powiatu, to automatycznie myślę, że większość się przychyli i poprawi estetyki, a w momencie, jeśli nic nie dostaniemy, to przeznaczamy te pieniądze po prostu na bezpieczeństwo, nieważne, że musimy całość pokryć. Ja myślę, że to jest jakby dobry kierunek, dlatego że ja to tak słucham priorytetów. Temat się przeminął 3 lata temu, też jako priorytet. I minęło 3 lata oświetlenia i świateł dalej nie ma, więc ja jeżeli tego nie weźmiemy swoje ręce, to myślałem się, że to będzie szło w niecałym kierunku. No myślę, że no bo 3 lata już. 3 lata temu już temat też poszedł jako priorytet. Ja się akurat tutaj nie zgadzam. Słuchajcie, ja w tej chwili od dobrego roku jestem w powiecie, jestem członkiem zarządu i naprawdę mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o finanse, to się poprawiło. I w naszej gminie i jest według mnie jest dobra współpraca i ja widzę te pieniądze, że one by się tam mogły znaleźć. Także ja, jeżeli z mojej strony, ja zrobię wszystko, żeby one się znalazły, jeżeli jest wola taka, że ma to być na oświetlenie, czy na sygnalizację świetlną, na pewno dołożę starań, żeby to było. No to zrobić to w ten sposób, tak jak to pani powiedziała. Zabezpieczyć ten budżet w kwocie 20 tysięcy, jeżeli pieniądze się znajdą, uwolnimy budżet i zrobimy to za pieniądze. Tylko słuchajcie, ja się z tym wszystkim zgadzam. Moglibyśmy sobie zabezpieczyć tą kwotę, tylko że kto później, jeżeli tak, te pieniądze się zwolnią, a myślę, że się zwolnią, to drodzy Państwo, powiedzcie wy mi teraz, jak będę musiała zebranie miejskie zwołać, jeszcze raz, czy Państwo przyjdą na to zebranie i mi Pan wójt Wiszewski powiedział, że przed nami naprawdę w krótkim okresie czasu, jak również pani radna w tym układzie powiedziała, że będzie głosowali odnośnie budżetu powiatu, jak i budżetu gminy, żeby generalnie część po prostu tak nie wstrzymać się z możliwością właśnie tego powołać następne spotkanie sołeckie. Jest to sprawa bezpieczeństwa naszego, dzieci i tak dalej.
przypominam, bo to nawet nie dzieci w ogóle, również osoby starsze, jak i w pełni wieku mogą wyjść, nie dalej jak wczoraj, nawet nie dzisiaj, wracając z Rewy, jechał jakiś facet z Gdańskich rejestracjach, prób w ogóle ponad 100 wąt, na pewno. Także to jest, uważam, że to jest priorytet. I w takim razie myślę, że dla nas jako mieszkańców pojawienie się raz jeszcze na tą godzinę czasu. Ale niekoniecznie, bo to Ej, słuchajcie, żeby nie przedłużać, to słuchajcie, to w takim razie zróbmy tak, że utrzymajmy się sztywno. Te 22 tysiące złotych, tak, przeznaczamy na sygnalizację świetną. Jeżeli znajdą się inne źródła, to ten fundusz przechodzi na estetykę skrzyżowań. Tak? Oczywiście. Możemy to tak sobie zapisać? To nawet w tej chwili myślę, że no nie wiem, może można. To ja, ja chciałam dodać, że zgodnie z nową ustawą o funduszu sołeckim zebranie wiejskie może zadysponować ponownie i wydatkować te pieniądze, jak sobie życzy. Tak, tylko to chodzi o to, że to trzeba jeszcze raz. Teraz podejmiemy uchwałę, teraz, warunkową, no jasne. Można taki wniosek dać, że takie są dyspozycje. Przeznaczamy na ten cel, jeśli znajdą się środki, przeznaczamy na następny. A ja mam takie pytanie, w jaki sposób będziemy informowani o tych spotkaniach? Bo szczerze mówiąc, z informacją troszeczkę jest kiepsko. Te firmy wyręczają sołectwo na przykład na spotkanie. Więc pytanie, w jaki sposób będziemy informowani? Czy za pomocą internetu, czy jakaś tablica jest? O spotkaniu, czy jest tablica? Nie mówię o tym, prawda? Na pewno są ogłoszenia w internecie. Chciałabym złożyć formalny wniosek, aby zebrania wiejskie, które są organizowane przez sołtysów, była informacja w biuletynie, bo o tych zebraniach wiejskich, mimo biuletynu, taka nie została wypełniona. Natomiast faktycznie informacje odnośnie zebrań pojawiały się w różnych miejscach, tylko dopiero na moje pytanie w razie gminy, które padło na Facebooku, zaczęto powiadamiać tak naprawdę, gdzie te zebrania się odbywają. Weźmy pod uwagę, że mieszkańców, nie wszyscy tu mieszkają od dawna, w różnych miejscach, niekoniecznie wszyscy wiedzą, że na przykład mosty mają szkołę. I te informacje były, ale była super informacja. Zebranie 28, mosty godzina 18. Nie było miejsca. Nie było miejsca. Słucham Pani, to jest Pana bieżący. Ja również chciałbym się tutaj przyłączyć do Pani Radnej do wniosku, żeby tą informację po prostu, żeby ona bardziej skutecznie jakby była dostarczana do mieszkańców, tak? Czy docierała do mieszkańców. Korzystać z tych po prostu portali informacyjnych, czyli Facebook Urzędu Gminy, jak i biuletyny. Chciałbym formalny wniosek.